W życiu każdego człowieka przychodzi moment, gdy ma nieodpartą potrzebę stopienia aluminium. Ten film jest dla tych ludzi. W tym wideo pokażę Wam, jak szybko i tanio zrobić piec do topienia aluminium. Roztopiony metal wykorzystam do odlania takiego elementu. Piec będzie wykonany ze stalowej puszki po farbie, a opalany będzie brykietem z węgla drzewnego. Spalanie węgla drzewnego daje wystarczającą temperaturę do roztopienia większości stopów aluminium. Tutaj są pozostałe elementy potrzebne do wykonania pieca. Tania suszarka do włosów posłuży jako dmuchawa. Stalowa rurka doprowadzi powietrze z suszarki do pieca. Taśma pozwoli połączyć suszarkę oraz stalową rurkę. Stalowa puszka po groszku lub po kukurydzy posłuży jako tygiel. Tygiel, czyli naczynie na roztopiony metal. Do budowy pieca przydadzą się jeszcze młotek, nożyce do blachy, kombinerki, nóż i marker. W puszce po farbie wykonam otwór, który pozwoli mi przełożyć stalową rurkę do jej wnętrza. Średnicę otworu odrysuję sobie od rurki markerem. Teraz wytnę odrysowany otwór. Proste. Teraz złączę rurkę z suszarką przy pomocy taśmy. Zasadniczo piec już jest skończony. Teraz zrobię tygiel, więc biorę się za konserwę. Przelewam zawartość. Jest tygiel. W puszce wygnę dzióbek, który ułatwi mi później wylewanie metalu do formy. O, wystarczy taki, żeby po przechyleniu metal dobrze się wylewał. Z boku wygnę sobie jeszcze puszkę tak, żeby było mi łatwo trzymać ją kombinerkami. Tygiel gotowy. Gdy już mamy gotowy piec, mogę napełnić tygiel złomem aluminium. Ja mam aluminiowe płytki. Topić można dowolny złom aluminiowy. Puszki po napojach lub po piwie, jakieś stare klamki lub inne elementy wykonane ze stopu z aluminium. Ponieważ wszystko jest gotowe, czas rozpalić piec, ale najpierw zrobię trochę miejsca. Dało się.
Podczas topienia będą leciały iskry i odpryski metalu, dlatego warto zabezpieczyć się odpowiednią odzieżą ochronną. Ja założę kurtkę skórzaną spawalniczą, skórzane rękawice i maskę na twarz. Wy załóżcie chociaż okulary ochronne. Umieszczę teraz dmuchawę w puszce, zasypę ją brykietem i podleję naftą, żeby ją rozpalić. Sposób rozpalenia jest dowolny, może być równie dobrze rozpałką do grilla lub papierem. Trzeba włączyć podmuch. Na początku będzie się wypalać farba z puszki. To może trochę dymić, ale później jak już się wszystko wypali, powinno być ok. Gdy brykiet już się rozpali, możemy umieścić tygiel w środku i obsypać większą ilością brykietu. No to co, odpalamy. Gdy już metal się roztopi, wyciągnę tygiel i postawię go na tym pustaku, żeby poprawić sobie uchwyt kombinerkami oraz żeby ściągnąć zgar, który będzie pływał po powierzchni metalu. Dołożę jeszcze trochę aluminium. Metal się już
praktycznie natopił. Teraz tylko trzeba poczekać, żeby się odpowiednio przegrzał, żeby dało się go dobrze wlać do formy. Metal już jest roztopiony i odpowiednio przegrzany. Teraz zaleję tę formę. Przed wsadzaniem jakichkolwiek elementów do ciekłego metalu warto upewnić się, że są suche te rzeczy. W tym przypadku stalowa łyżka. Warto jest ją troszeczkę nad płomieniem pogrzać, żeby wyrównać mniej więcej temperaturę, żeby wyparowała woda. Teraz wyjmę tygiel i postawię na tym pustaku. Zdejmę zgar. I zaleję formę. Gotowe. Tak wygląda ciekły metal. Po kilku minutach formy już ostygły na tyle, że można je otwierać, więc co zrobię? Tak wygląda już gotowy odlew. Całkiem nieźle. Drugi wygląda też całkiem fajnie. Tak wyglądają odlewy w porównaniu z modelem. W całym tym zamieszaniu zapomniałem sprawdzić, jaką temperaturę ma stop przed zalaniem formy. Teraz z ciekawości sprawdzę, jaką temperaturę ma rozżarzony brykiet drzewny. Jak widzieliście, zrobienie takiego prostego, prowizorycznego pieca to nic trudnego. Zajmuje tylko chwilę. Co sądzicie o tej konstrukcji? Co byście zmienili? Piszcie o tym w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.